Jeżeli byłoby to wcześniej pomysł zabrania 14 zawodniczek i zawodników w reprezentacji, byłby lobbowany dużo wcześniej, to by to pewnie przeszło, ale gdzieś ktoś o tym zapomniał, nie znalazły się osoby odpowiednie do tego, niestety. Teraz nie ma co o tym dyskutować, jedzie 12 zawodniczek, 12 zawodników, koniec i kropka, przepisy są brutalne, ktoś musi odpaść. Jest to bardzo przykre i trochę niesprawiedliwe, ale nie można nic na to poradzić. Niestety jeden musi odpaść i to jest też brutalność sportu, która uderza we wszystkich. To są te rzeczy, o których się mało mówi, o których ludzie z zewnątrz, spoza kręgu sportowców mało słyszą i niewiele wiedzą. Ta osoba będzie musiała sobie z tym jakoś poradzić. Oczywiście, że rozmawiamy, to już najwyższy czas. Ja mogę powiedzieć, mówię to, co wiem. Przekazuję swoim kolegom, na co, żeby byli gotowi na to, że Igrzyska Olimpijskie to jest jeden wielki cyrk. Wszystko jest pod górkę od spraw organizacyjnych. Jest daleko na stołówkę, jest daleko na treningową halę, do meczowej również nie ma komfortowych warunków, żeby dojechać. Trzeba być bardzo ostrożnym w tym, co się robi. Wiele znanych twarzy, wielu sportowców z pierwszych stron gazet przemyka przez Wioskę Olimpijską. Trzeba być na to gotowym, aby skupić się tylko na jednym, na celu, na graniu, na jak najlepszym graniu. Inaczej, jeżeli zaczniemy się ekscytować za bardzo tą otoczką, tym, co się dzieje dookoła, rozpoczęciem, zakończeniem, sławnymi sportowcami, tym ogromem ludzi, tym wszystkim, co tam jest, to będzie zła droga. Naprawdę jest, Igrzyska Olimpijskie są teoretycznie sportowo łatwym turniejem, ale z drugiej strony organizacyjnie są najgorszym, najtrudniejszym. I na to trzeba uważać najbardziej. Obecnie gramy jak gramy. W Krakowie musimy zaprezentować się dużo lepiej. Musimy zacząć wygrywać. Jeżeli tego nie zrobimy, to wyjazd na Igrzyska, ci, którzy pojadą na Igrzyska, to będą mieli miny trochę może nieciekawe, oczywiście nie będzie to żadna katastrofa, ale lepiej jest pojechać, jeżeli zaczęło się wygrywać. Niekoniecznie musimy wygrać Ligę Światową, ale zacząć dobrze grać, żeby samemu się lepiej poczuć. Prawda jest taka, z każdym możemy wygrać i z każdym możemy przegrać. Z każdą z tych drużyn wygrywaliśmy w przeszłości i też niestety przegrywaliśmy. Poziom jest tak wyrównany, że jeżeli mamy sobie teoretyzować i mieć taki komfort wyboru, nie wiem. Najważniejsze jest to, aby polska reprezentacja skupiła się na własnej grze i wtedy będzie dobrze. Szum medialny był, jest i będzie. Raz większy, raz mniejszy. Trzeba po prostu z tym umieć żyć, sobie z tym poradzić. Myślę, że już w reprezentacji obecnie jest tylu doświadczonych zawodników, że będą potrafili też i tym mniej doświadczonym podpowiedzieć, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Z punktu widzenia zawodnika uważam, że ten mały playoff pierwszej czwórki jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jest bardziej sprawiedliwy, ponieważ bardzo ciężko wszystkie drużyny będą pracowały przez obie rundy zasadnicze i najlepsze dostaną prawo do gry o Mistrzostwo Polski i to jest dobre. To playoff 1-8 trochę wypacza, niweluje trochę tą pracę, którą się wykonuje w całym sezonie. Można sobie przebimbać tak naprawdę dwie rundy, zagrać 3-4 dobre mecze i potem wystartować i bić się z najlepszymi dalej o złoto. A tu nie, tu trzeba będzie podejść do każdego meczu, żeby walczyć o całą pulę. I to z pewnością będzie dużo lepsze dla kibiców, bo pojedynki będą stały na wyższym poziomie. Tak samo i dla nas. Lepiej się gra, jeżeli mecz jest o wysoką stawkę, a teraz każdy będzie o wysoką stawkę, nawet z teoretycznie najsłabszymi przeciwnikami, więc i nam będzie się grało dużo lepiej. Rzeszów to jest bardzo mocny klub, skoro zgłosili się po mnie, to trudno było odmówić im. Bardzo się cieszę, że będę mógł reprezentować drużynę z Podkarpacia, tak mocną, która będzie grała o najwyższe cele, o Mistrzostwo Polski, o Puchar Polski, o Final Four Ligi Mistrzów. Mnie coś takiego bardzo odpowiada, ja się z tego cieszę, że będzie dużo wyzwań, dużo grania, będzie rywalizacja w klubie, będę chciał grać jak najlepiej się prezentować i będę chciał z drużyną zdobyć, co się tylko da.